budynek ma bardzo dużą kubaturę. Przypomnę, że ma 25 tysięcy metrów sześciennych, a samej powierzchni ma niemalże 20 tysięcy. Także jest to ogromny budynek składający się z kilku części. Najwyższa część będzie sześciokondygnacyjna, pozostałe trzykondygnacyjne. Betonowanie, które się odbywało w okresie, jeszcze można powiedzieć, letnim, było ze względów technologicznych wykonywane w godzinach nocnych, wieczornych, więc wykonawca, który tutaj zatrudniał ogromną ilość ludzi, no, miał ogromne wyzwanie, ogromne zadanie do wykonania. Wykonanie płyty fundamentowej było tyle trudne z powodu poziomu wód gruntowych, które występują tutaj w tym rejonie Gdańska. Dodatkowo zostały przybite napięte zwierciadła wody wód artezyjskich, które pod ciśnieniem wypływały z podziemnych pokładów. Dlatego konieczne było odwodnienie za pomocą studni odciążeniowych tego terenu, tak aby ta woda utrzymywała się na odpowiednio niskim poziomie. Sama płyta fundamentowa została wykonana w postaci szczelnej wanny. Budynek jest, można powiedzieć, będzie się unosił jak okręt. Poziom wód zewnętrznych jest około metra od tego poziomu, na którym jesteśmy, czyli od poziomu zera. Także po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem tutaj budynku nastąpi tak zwane jego, no, można powiedzieć, kontrolowane zatopienie, czyli uniesienie go już na wodzie, która po prostu jest pod budynkiem. Stoimy w tej chwili nad garażem budynku ECS-u. Cały poziom piwnic jest już przekryty, a na prawo ode mnie, tutaj w dole, będzie zagłębienie, tak zwany pasaż ekspozycyjny, który będzie obiegał budynek od strony południowej i strony wschodniej. Będzie umożliwiał ekspozycję wystaw czasowych, rzeźb, instalacji, stosownie do pory, okoliczności. Obecnie, tak jak widzimy, jesteśmy już mamy zakończony etap stanu poziomu garażu, tak najprościej można to nazwać. I cały garaż mamy już przykryty płytą stropową. W tej chwili wykonujemy elementy pionowe kondygnacji zero. Praktycznie mamy je ukończone w 80% i przystąpiliśmy również do wykonywania już stropu nad kondygnacją zero. Jesteśmy w holu głównym, gdzie w przyszłości będzie urządzony ogród zimowy, całoroczny. Hol również będzie miał bardzo dużo instalacji IT, stąd będzie można w nim urządzać różne spotkania, seminaria, konferencje. Tutaj dokładnie widać to, co wyróżnia ECS, czyli te pochyłe żelbetowe ściany, pochyłe pod kątem 6,5 stopnia. Architekt zafundował tutaj dość ciekawe rozwiązania, tak zwanych ścian pochyłych, również i słupów. No jest to dość trudne
w wykonaniu, po prostu jest to trudne wykonawczo. Wymaga to dobrych szalunków i przede wszystkim bardzo dobrych cieśli i kadry technicznej. Oprócz tutaj tak zwanych tych ścian i słupów pochyłych, mamy tak zwane ściany uniesione w powietrzu. W tej chwili je wykonujemy, w dalszej części to są te ściany za mną. Natomiast będzie to wyglądało tak, jakby ta cała ściana była uniesiona około metra do góry. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, gdzie powstaje przyszła sala wielofunkcyjna. Sala na prawie 500 miejsc. Sala będzie bardzo dobrze wyposażona we wszelkie instalacje, wyposażenie audio-wideo, IT. Tutaj, co w tej chwili widzimy za mną, za moimi plecami, jest zbrojenie widowni i pozostawione będą otwory na przyszłe ogrzewanie oraz wentylacji. Sala będzie umożliwiała wykonywanie projekcji filmowej, będzie również służyła jako bardzo dobre miejsce, świetnie wyposażone na wszelkiego rodzaju konferencje i seminaria. Także bardzo ważne serce, jedno z wielu ważnych miejsc w budynku ECS-u. Jeżeli warunki pogodowe nam będą sprzyjały, to na pewno chcemy przed okresem zimowym, znaczy przed okresem zimowym, w zasadzie do końca roku, zakończyć temat stropu nad kondygnacją zero, czyli nad tą, na której teraz stoimy, i również rozpocząć wykonywanie już elementów pionowych, czyli ścian i słupów na kondygnacji plus 1. W październiku tego roku minie rok od momentu rozpoczęcia budowy. Jak widać, za mną budynek wyrasta z ziemi. Jest niepowtarzalny, nietypowy, jedyny o bardzo wysokiej klasie.